Otwórzmy sobie zagadnienia związane z historią sztuki. Na maturze bardzo często takie pytania są w arkuszu. Prahistoria, najstarszy okres, jaki musimy znać. Sztuka łatwo rozpoznawalna, bo dosyć prosta w swojej formie. Mamy tutaj malowidła naskalne. Mamy tutaj też przedstawione sceny z życia codziennego, takie jak polowanie, zdobywanie pożywienia. Po prawej stronie słynna figurka Wenus z Willendorfą, która często jest utożsamiana z takim ideałem kobiety ówczesnych czasów. Sztuka dosyć prosta, żeby nie powiedzieć prymitywna w swojej formie. Kolejne przykłady malowideł naskalnych z jaskini Lescaut. No i tutaj widzimy właśnie zwierzęta, sceny polowania oraz pozostawione ślady po dłoniach samych twórców, co pokazuje już, że mieli pewną świadomość tego, że istnieją. W czasach też najdawniejszych powstawały budowle megalityczne, złożone z dużych głazów, chociażby Stonehenge jest przykładem takiej budowli. W antyku, czyli w starożytnych czasach, mamy już sztukę zupełnie inną, bardziej wierną rzeczywistości, tworzoną z większą ilością detali, bardziej odpowiadającą rzeczywistemu światu, jaki widzimy. Na Bliskim Wschodzie, w najstarsze cywilizacje, mamy tutaj przykład zikuratu, czyli takiej budowli świątynno-pałacowej. Charakterystyczne kształty z takimi dużymi tarasami, ze schodami biegnącymi z dwóch stron co najmniej. Na samym szczycie najczęściej kapliczka. No i też z Mezopotami sztuka to brama Isztar, jedna z bram prowadzących do miasta Babilon, na cześć bogini Isztar nazwana. W Grecji, na terenie Grecji mamy tutaj najstarsze cywilizacje, minojską, mykeńską. Na Krecie minojska cywilizacja i tutaj są ruiny pałacu w Knossos, charakterystyczne filary. Natomiast w Knossos pałac, brama lwic, no i tutaj widzimy te lwice u góry wyrzeźbione, łbami do siebie zwrócone ponad właśnie wejściem. Również z tamtego okresu i z tamtych cywilizacji pochodzą te zabytki bogini z wężami oraz maska Agamemnona. To wszystko dzieło tych najstarszych przedstawicieli cywilizacji greckiej. Grecka cywilizacja stworzyła bardzo charakterystyczną sztukę. Mamy tutaj trzy porządki architektoniczne. Dorycki, najbardziej prosty. Joński z takimi tutaj zawijasami w głowicy kolumny. I koryncki, gdzie kolumna kończy się głowicą z takim motywem roślinnym, liście akantu tutaj są. Pokazano oczywiście Akropol, pamiętamy, wzgórze, chociażby w Atenach, wzgórze świątynne. No i tutaj na Akropolu właśnie najsłynniejsza budowla to Partenon. Partenon na planie prostokątnym otoczona kolumnadą świątynia. Grecy też budowali amfiteatry, czyli takie budowle w kształcie półokrągłym, w sensie półokrągła widownia, no i tutaj oczywiście miejsce spektakli teatralnych. Rzeźba antyczna odwzorowywała bardzo dokładnie ciało ludzkie. Wenus tutaj widzimy z Milo. No i posąg Zeusa autorstwa Fidiasza. Tutaj od razu możesz sprawdzić, czy pamiętasz, jaki to jest rodzaj kolumn, w jakim to stylu. No właśnie, jeżeli powiedziałeś, że w doryckim, to dobrze. Bardzo charakterystyczne kolumny, z kolei greckie, to kariatydy, kolumny w kształcie postaci kobiecej. Tutaj możemy takie kariatydy zobaczyć właśnie na Akropolu w budowli o nazwie Erechtheion. Rzymianie wnieśli do architektury również dużo, na przykład łuki triumfalne, na przykład amfiteatry, ale już zupełnie inne niż te greckie, bo mają postać zamkniętą, no i też zupełnie inne przeznaczenie, bo tutaj mamy walki gladiatorów. Najsłynniejszy amfiteatr rzymski to oczywiście Koloseum, czyli amfiteatr Flawiuszy, również w Rzymie Panteon, nie mylimy z Partenonem, bo Partenon to w Atenach, a w Rzymie Panteon, czyli świątynia wszystkich bogów, wejście charakterystyczne, ale dla, powiedzmy, że też rzymskiej i greckiej architektury, ale już reszta jest okrągła, reszta świątyni to okrągła postać z takim otworem, okulusem na samym szczycie kopuły. Epoka helenistyczna, czyli mieszanie się, łączenie się kultury greckiej i perskiej, wschodniej, azjatyckiej. Tutaj widzimy grupę Laokona,
oraz Nikes Samotraki. W Egipcie starożytnym charakterystyczna architektura to tego typu świątynie, takie duże bloki geometryczne raczej, z bardzo małą ilością ozdób, za to bardzo wysokie, charakterystyczne, potężne kolumny, no i sposób też charakterystyczny rzeźbienia ludzi, taki właśnie twarzą do spoglądającego, do odbiorcy, poza taka też charakterystyczne ułożenie ciała. Tutaj możemy się przyjrzeć tym kolumnom egipskim. Bardzo są tutaj specyficzne te kolumny, trudno je pomylić z innymi. Też kształt tych kolumn możemy się przyjrzeć tutaj, patrząc na te rysunki. To jest charakterystyczne dla egipskich starożytnych kolumn. Dolina Królów to miejsce też pochówku, obok piramid. Myślę, że piramidy wszyscy kojarzymy z Egiptem. A tutaj mamy też świątynię egipską pokazaną, a w zasadzie grobowiec. Rzeźba egipska, myślę, że też rozpoznawalna, charakterystyczna. Tutaj widzimy sarkofag Tutenchamona i jego odkrywca. U góry maska też z tego sarkofagu. No i charakterystyczne dla egipskiej sztuki jest właśnie to przedstawienie, takie płaskie postaci, które są do nas często skierowane też właśnie bokiem. No i mamy tutaj zoomorfizm, czyli przedstawianie ludzi jako pół zwierzęta, pół właśnie ludzie, czyli głowa zwierząt, a ciało człowieka. Sztuka z Dalekiego Wschodu, chińska, charakterystyczna architektura, dachy w takim specyficznym kształcie, tak jakby końcówki tych dachów miały się lekko unosić. No i też pamiętamy o takim zabytku chińskim jak armia terakotowa. To przykład rzeźby starożytnej chińskiej. Sztuka islamu, bardzo charakterystyczny kształt dla architektury islamskiej. Widzimy tutaj taki bezowaty, trochę jak beza. Tak to możemy sobie skojarzyć. Tutaj widzimy na przykładzie tego budynku oczywiście minarety, czyli wieżyczki przy meczetach, charakterystyczne półksiężyce na minaretach. Mamy też wewnątrz kolumny, kolumnadę, bardzo charakterystyczne zdobienia, arabeski, czyli takie motywy geometryczne albo roślinne w sztuce islamu, która nie mogła przedstawiać świata ludzi czy świata zwierząt, więc poszli artyści właśnie w sztukę taką geometryczną bardziej albo roślinną. To są arabeski, to co widzimy tutaj to jest przykład arabeski. No i jeden z najpiękniejszych meczetów hiszpańskich w Kordobie. Widzimy wnętrze również charakterystyczne dla sztuki islamu właśnie. Styl bizantyjski to styl takich monumentalnych budowli z dużą ilością kopuł, tak jak tutaj widzimy kopuła, czyli dach takim w kształcie połowy kuli. Bardzo dużo tych kopuł sąsiaduje ze sobą, niektóre to są półkopuły. Mnóstwo tego jest, tak jakby przez pączkowanie te kopuły się rozmnażały obok siebie. Tutaj widzimy je również na przykładzie innej budowli. To jest oczywiście Hagia Sofia, czyli najsłynniejsza budowla chyba bizantyjska, która stoi na terenie Turcji, dawniej Konstantynopola, Bizancjum. Dzisiaj to jest Stambuł. No i tutaj widzimy cechy tego budynku. Kopuła, półkopuły, okna w kształcie też takim półokrągłym i budowla bardzo zwarta, taka bryła bardzo zwarta. Styl bizantyjski wewnątrz to bardzo duży przepych, dużo złoceń. Tu widzimy na przykład kolumny bizantyjskiej również. Bizantyjski styl to też ikony, czyli obrazy na desce, na deskach malowane w odpowiedniej tonacji barwnej, ciemnej, brunatnej, żółtawej, złotawej czy czerwonawej. To też freski, czyli malowidła na mokrym tynku wykonane oraz mozaiki, tak jak też z antyku wywodzące się mozaiki, czyli obrazy z małych, drobnych elementów, na przykład kamyków. Charakterystyczne też ułożenie dłoni tutaj u Chrystusa. Ten motyw nazywa się Chrystus Pantokrator. Kolejny styl to styl romański. Romański styl charakteryzuje się niskimi budynkami, grube mury te budynki posiadają, małe okna, dlatego że te budynki często posiadały funkcję obronną, a więc też niskie wieże. Kamień był głównym budulcem w tym stylu. Taki surowy, ciężki styl, dosyć prosty w założeniu.
Bryły to, czy bryła budynku to po prostu połączenie walców i prostopadłościanów najczęściej. Tu widzimy wnętrze budynku romańskiego, portal, czyli wejście charakterystyczne, bo mamy półokrągłe takie motywy nad wejściem i dwie kolumny po bokach. To jest bardzo częste właśnie w portalu romańskim. No i sam kształt kościoła romańskiego możemy tutaj zobaczyć. Do tego kościoła, do tej bryły głównej często przylegają takie jakby półokrągłe kapliczki. To są tak zwane apsydy. Przy okazji, skoro mówimy już o częściach kościoła, to zobaczmy, tutaj widzimy apsyda, tutaj też takie mniejsze apsydy. Kształt często to jest na planie krzyża tego kościoła romańskiego. Budowla też może być okrągła, czyli po prostu rotunda. Wtedy mamy do czynienia z rotundą, też bardzo charakterystyczna dla sztuki romańskiej są rotundy. Okna romańskie, proste, podwójne lub potrójne, z takimi małymi kolumnkami wewnątrz. No i też mogą być rozety w stylu romańskim, chociaż one są bardziej charakterystyczne dla stylu gotyckiego, ale w romańskim stylu proste rozety też się pojawiają, czyli okrągłe okna. Przykład właśnie budynku romańskiego na zdjęciu. Tutaj widzimy apsydę, apsydę, apsydę przylegającą do bryły głównej kościoła. No i tutaj kolejna budowla romańska. Tak jak mówiłem, niskie wieże, małe okna, grube mury. To jest też styl romański, ale włoski. No i tutaj może nas to zmylić. Pamiętaj też, że krzywa wieża w Pizie również jest w stylu romańskim. Malarstwo w stylu romańskim jest bardzo proste, tak jakby malowało dziecko. Nie są zachowane proporcje poszczególnych postaci, brak perspektywy również. Postać ważniejsza jest po prostu większa. Podobnie w rzeźbie widzimy tutaj brak zachowania proporcji, jeżeli chodzi na przykład o sylwetkę ludzką. Kolejny styl to styl gotycki. Budowle gotyckie są bardziej strzeliste, spiczaste wieże, duże okna i ozdobione witrażami. Przede wszystkim z cegły budowane obiekty. Oprócz tego bardzo bogato ozdobione portale, czyli wejścia do na przykład kościoła. Łuk ostry, czyli ostrołuk, jest bardzo charakterystyczny, to zaraz sobie zobaczymy jeszcze. I sklepienie wewnątrz budynku krzyżowo-żebrowe, czyli takie jakby pręgi na suficie możemy zobaczyć, które się krzyżują. To jest to sklepienie, które właśnie utrzymuje całą konstrukcję. Tutaj możemy zobaczyć ostrołuk. To jest kształt ostrołuku. Tutaj te dwa okna również są w ostrołuku ujęte. Ten ostrołuk też zobaczymy tutaj, chociażby w tych okienkach. To jest kształt charakterystyczny dla gotyku. Potem poznajemy gotyk. Tutaj możemy zobaczyć portal gotycki. Wejście już jest inne niż w stylu romańskim. Jest więcej tych głębień tutaj, bardziej bogato zdobione. Tutaj widzimy rozetę gotycką, czyli okno okrągłe. Niech nas nie zmyli to, że brak tutaj strzelistości wież, dlatego że jest to katedra Notre Dame z Paryża. Ona posiadała takie zakończenie spiczaste, ale zostało ono zniszczone na przestrzeni wieków. Tutaj mamy przykład gotyku z Krakowa, kościół mariacki. Widzimy tutaj strzelistość tych wież, widzimy tutaj wysokie okna ozdobione witrażami, no i cegła jako właśnie budulec. Tu mamy też kościół mariacki, ale z Gdańska i też widzimy strzeliste wieże tego kościoła gotyckiego. Plan też to jest często krzyż łaciński jako plan kościoła gotyckiego. Pamiętajmy, że może to też być przekrój bazylikowy, czyli mamy podział na trzy części, nawa główna i dwie boczne. Te dwie boczne nawy, jeżeli są zadaszone niższym dachem niż jest nad nawą główną, wtedy mamy charakterystyczny kształt właśnie bazyliki. Bazylikę wymyślili Rzymianie starożytni i ten pomysł do dzisiaj jest stosowany. Wnętrze tutaj, o właśnie, możemy zobaczyć sklepienie krzyżowo-żebrowe. Widzimy, że krzyżują się takie jakby pręgi, żebra betonowe, które utrzymują konstrukcję całego kościoła. No i tutaj widzimy znowu ostrołuk i jeszcze większy ostrołuk obok. Tu też widzimy ostrołuk. To wszystko jest charakterystyczne właśnie dla gotyckiego stylu. Widzimy też rozetę. Przypory, które często podpierają ściany właśnie kościoła z boku, na zewnątrz wystają, no bo ściany są z ogromnymi oknami, więc żeby się nie zawaliła cała konstrukcja, często na zewnątrz kościoła stoją takie łuki, które podpierają ściany kościoła, czyli właśnie przypory.
No i tutaj widzimy też rodzaje różne zwieńczeń gotyckich ścian. Już wiemy, że to są apsydy, natomiast ta część, gdzie jest ołtarz i kapłani urzędują, to jest prezbiterium. Ta część najszersza kościoła gotyckiego to jest transept. Transept to jest też ten taki łuk, który oddziela właśnie prezbiterium od transeptu, od tej części szerokiej, nawa główna i nawy boczne. Rozeta z witrażami, sam witraż w kształcie ostrołupu, znowu tutaj charakterystyczne dla gotyku. Malarstwo gotyckie nieco lepiej oddaje rzeczywistość niż romańskie malarstwo. Też charakterystyczne barwy, ale też widzimy tutaj zachwianie proporcji, jeżeli chodzi o wysokość poszczególnych postaci i brak perspektywy dalej jest obecny. Rzeźba gotycka, najsłynniejszy przykład w Polsce to ołtarz Wita Stwosza z kościoła mariackiego w Krakowie. Pieta gotycka, czyli motyw w sztuce. Pieta to motyw w sztuce, kiedy widzimy tutaj Jezusa zdjętego z krzyża na kolanach jego matki. No i też widzimy tutaj brak proporcji ciała w tym przedstawieniu. Kolejna epoka, kolejny rodzaj sztuki to renesans, czyli odrodzenie sztuki starożytnej, antycznej, przede wszystkim greckiej i rzymskiej. Tu mamy przykład ratusza z Florencji, właśnie renesansowego. Renesans to duże okna prostokątne, oczywiście kolumny wzorowane na antycznych. No i mamy też takie łuki, czyli arkady, również wzorowane bardzo często na antycznych budowlach. To w renesansie charakterystyczna też jest attyka, czyli taka ściana, która wystaje ponad budynek, zasłaniając dach. Tu widzimy różne attyki. To jest tak naprawdę ściana ozdobna, za nią się nic nie kryje, po prostu jest pusta przestrzeń dachu. Ona właśnie ma zasłonić tenże dach, a przy okazji ozdabiać cały budynek. Charakterystyczne w renesansie są też kopuły, najczęściej takie właśnie ożebrowane. Tutaj widzimy kopułę we Florencji, a tutaj w Watykanie, oczywiście renesansowe. Tak jak mówiłem, arkady, czyli takie łuki wsparte na kolumnach, są charakterystyczne dla renesansu. I krużganki, czyli takie jakby betonowe barierki, które są takimi balkonikami. Tutaj widzimy na przykładzie w zamku na Wawelu w Krakowie. Tutaj możemy zobaczyć właśnie też arkady, oczywiście na dole, ale u góry ta ściana to jest właśnie attyka. Jak widzimy, ona zasłania tylko puste powietrze z tyłu i dach. Przy okazji możemy zobaczyć renesansową kamienicę, to jest z Kazimierza Dolnego. Zwróć uwagę, ile jest tutaj zdobień pomiędzy oknami. To wszystko nam właśnie wskazuje na styl renesansowy i taki właśnie podział na poszczególne kwatery w bardzo takim równomiernym rytmie. Kolejny przykład renesansu w Polsce to ratusz w Zamościu. No i tutaj znowu widzimy na dole arkady. Widzimy tutaj prostokątne okna duże, znowu ten taki rytmiczny podział pomiędzy tymi oknami zdobienia. No i charakterystyczne dla renesansu są też takie zwieńczenia wież, tak zwane hełmy, wykonane właśnie z metalu. Malarstwo renesansowe, no to tutaj mamy przykład Michała Anioła, freski, tutaj rzeźby Michała Anioła, tu mamy pietę renesansową, możemy sobie porównać do piety na przykład gotyckiej, o wiele więcej szczegółów, chociażby ta szata, wszystkie fałdy widać, proporcje ciała. No i tutaj Dawid, też rzeźba Michała Anioła, który jest przykładem pięknej harmonii, proporcji, no i oddania piękna ciała ludzkiego. Też właśnie nagość jest charakterystyczna dla renesansu. No mamy powrót do właśnie antycznych wzorców, a tamta nagość też była powszechna. Inny przykład dzieł z tej epoki to dzieła Leonardo da Vinci. Mamy tutaj polskie dzieło, w sensie, że w Polsce jest do zobaczenia przechowywane, czyli dama z kronostajem albo dama z łasiczką. Mamy Monę Lizę, mamy Ostatnią Wieczerzę. Tutaj zobaczmy, że budowla, pomieszczenie wskazuje nam nie na starożytność, tylko właśnie na czas renesansu. To widzimy po suficie, po ścianie z tyłu, a wiemy, że Jezus przecież żył w epoce starożytnej. Więc to jest też charakterystyczne, że nie jest odwzorowana dokładnie historia na tym obrazie. No i proporcje ludzkiego ciała, czyli człowiek witruwiański, wpisany w kwadrat i w okrąg.
Rafael Santi, autor szkoły ateńskiej, tego obrazu właśnie, autor cyklu Madonny z Dzieciątkiem, no i słynne amorki, aniołki Rafaela Santi. W renesansie jest bardzo charakterystyczne to, że ludzie są odtwarzani z ogromną dokładnością, jeżeli chodzi o szczegóły, no i też pojawia się w końcu nazwisko autora, które było wcześniej w średniowieczu raczej nieznane, bo obawiano się, że jeżeli autor się podpisze, to popełni grzech pychy. W renesansie autor już nie musi się wstydzić swojego talentu i po prostu no, zależy mu też na tym, żeby ludzie widzieli, że to on zrobił, więc nie unika podpisywania się pod swoimi dziełami. No i sam temat sztuki w sztuce gotyckiej czy romańskiej sztuka się okręciła wokół kościoła, Biblii, Boga. Natomiast w renesansie tematem zainteresowany jest człowiek. Również tutaj przykładem renesansowej sztuki są autoportrety Alberta Dürera. Autoportret, czyli w średniowieczu byłoby to uznane za wielką pychę, jeżeli by ktoś sam siebie namalował. W Polsce charakterystycznym zabytkiem renesansowym jest kaplica Zygmuntowska właśnie na Wawelu. Tutaj możemy zobaczyć przykład znowu renesansowej sztuki, kopuła i bęben tak zwany dookoła tej kopuły, taki jakby kanciasty, i okna wewnątrz takie elipsowate. Ten przykład już znamy i tutaj kolejne z naszego kraju. Barok, kolejna epoka. Przede wszystkim barwa, to są białe najczęściej albo takie jasne budowle. No i przyjrzyjmy się elementom składowym baroku, czyli mamy tutaj tympanon, taki trójkątny właśnie kształt nad, no, jako zwieńczenie fasady, czyli tej ściany głównej. Mamy wyraźnie obramowane okna lub drzwi, czyli tutaj są jakieś kolumny, kolejne takie mniejsze tympanony. To samo się dzieje tutaj przy drzwiach. Voluta, czyli ten oto kształt, taki zawijas po jednej i po drugiej stronie oczywiście budynku. Mamy gzyms, który może też do nas trochę wychodzić albo się cofać. Nie jest to linia prosta, jest to łamany gzyms. Mamy wyraźną dwukondygnacyjność, bo nam tutaj podzielił architekt ewidentnie tę budowlę na jedną i drugą część, ale gdy wejdziemy do środka, to się okaże, że nie ma tutaj sufitu, czyli jest to tylko pozorna dwukondygnacyjność, czyli tutaj nie ma dwóch poziomów, dwóch jakby pięterek, tylko jest to jedno wielkie pomieszczenie. Pilastry, czyli coś, co wygląda, jakby ktoś wcisnął kolumnę wewnątrz ściany, i rzeźby stojące w takich niszach, w takich zagłębieniach w ścianie. To są cechy baroku. Tu mamy kolejne przykłady właśnie architektury barokowej, chociażby taka kolumna poskręcana z Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. Barok dworski to są pałace, na przykład w Wersalu, na przykład w Szynbrunn w Wiedniu. Duży przepych, bogactwo zdobień. To jest przykład baroku dworskiego. Ogrody też bardzo pięknie zadbane. Rzeźba barokowa charakteryzuje się dynamiką. Postacie nie stoją statycznie, tylko są pokazane w ruchu. Widzimy niemalże ten ruch. Zwróć uwagę na tą szatę, jak ona tutaj opada na ciele świętej Teresy, bo jest to ekstaza świętej Teresy, więc to wszystko jest cecha właśnie rzeźby barokowej. Szczegółowatość i dynamika, dynamizm właśnie przedstawionych postaci. Kolejna epoka klasycyzm to jest już XVIII wiek przede wszystkim. Znowu mamy naśladownictwo antyku, ale budynki klasycystyczne to są budynki użyteczności publicznej, są teatry, to są sądy, to są szkoły, to są urzędy różnego rodzaju. No i tutaj na przykład widzimy na tym rysunku zapożyczone z antyku kolumny, natomiast okna już są bardzo współczesne. No i to zdradza właśnie, że to nie jest antyczna budowla. Przykłady klasycystycznych budowli, no chociażby parlament amerykański, tutaj kopuła, ale z takimi właśnie kolumnami dookoła, a więc to też nam zdradza, że jest to klasycyzm, a nie inny styl. No a w Polsce chociażby Belweder, czyli jedna z siedzib prezydenta naszego. W Niemczech, w Berlinie, Brama Brandenburska to przykład architektury klasycystycznej. W malarstwie klasycyzm sięga po tematy właśnie starożytne. Tutaj widzimy Przysięgę Horacjuszy.
namalowaną przez Dawida. No i tutaj widzimy właśnie legionistów rzymskich, stąd też zwrot ku tamtej epoce starożytnej. Bardzo wyraźne światło, cień, ciemne tło, jasne światło oświetlające postaci na pierwszym planie. Ostatnia epoka to secesja. Secesja, która się charakteryzuje, tak jak tu widzimy tą ramkę, taką uciekającą gdzieś nieokiełznaną linią, która nam się może kojarzyć z jakąś rośliną, z jakąś łodygą, bo secesja właśnie wychodzi z założenia, że w przyrodzie nie występuje żadna proporcja, żadna harmonia, w związku z tym sztuka też nie powinna być taka idealna, tylko powinna być taka nieregularna, bo sztuka ma naśladować świat przyrody, tak uważano w tamtej epoce, a czyli to jest przełom XIX-XX wieku. No i zobaczmy wejście do kamienicy secesyjnej, drzwi, gdzie nie ma tutaj linii prostej. Secesja się brzydzi linią prostą właśnie. Stara się tą linię za każdym razem załamywać, zakręcać, giąć. No i tutaj widzimy to obramowanie, widzimy sam kształt otworów w tychże drzwiach. Wszędzie tutaj się ta linia prosta w jakiś sposób w którymś momencie załamuje. To się może właśnie kojarzyć z linią właśnie pędów jakichś roślinnych. Widzimy kamienicę całą secesyjną, to wygląda jakby to wyrosło, jakby to było organiczne, a nie właśnie zaplanowane za pomocą linijki deski kreślarskiej. I najsłynniejszy chyba kościół secesyjny, bardzo długo budowany w Barcelonie, kościół Sagrada Familia. I tutaj widzimy też, jakby to było wszystko porośnięte roślinnością. To jest przykład architektury secesyjnej i dzieła niejakiego Gaudiego. Dziękuję Wam bardzo.